Mieszka Pani w Niemczech, ale wraca Pani czasem do Bytomia. Jak dzisiaj po latach Pani tutaj przyjeżdża, jak Pani traktuje to miasto, jak się Pani tu czuje? Ja we wszystkich miastach czuję się dobrze, ale Bytom jest dla mnie szczególnym miastem, dlatego że ja się tutaj urodziłam, znam każdą ulicę. Ulubione miejsce? Ulubione miejsce, no tam gdzie mieszkałam, ulica Wolności 54, plac Telemana, tam też w piłkę nożną grałam. I w ogóle, no dużo mogłabym na ten temat powiedzieć, ale muszę do pracy pójść, publiczność na mnie czeka. Jeszcze na koniec, czego by Pani życzyła miastu w dniu jego urodzin, 750, to takie poważne urodziny. No wszystkiego najlepszego, kochani, i do zobaczenia, jak będzie 800 lat Bytomia. Ja też przyjadę wtedy. Shabu!